bo to jest coś, co tak naprawdę, to jest coś, co, z czego my naprawdę korzystamy w praktyce. Wiecie, ja jestem fanem życia, fanem mówienia o sobie. Wtedy, kiedy nie mamy się czym dzielić, to diabeł w piękny sposób ubierze nas w religię. Nie róbmy tego. W ogóle uważam, że jeśli jest taki element, że ja wstydzę się mówić o sobie, to znaczy, że jestem ranny. To znaczy, że jestem ranny. Jeśli boję się mówić o sobie, jeśli mówię o wszystkim, ale nie o sobie, to znaczy, że jestem lub i że jestem ranna albo ranny w jakiejś dziedzinie. Jestem po prostu o tym, jestem przekonana w 100%. Zanim podzielę się z wami słowem, chciałabym wam powiedzieć coś śmiesznego. Właśnie w ubiegłym tygodniu dowiedziałam się, że mam korzenie tatarskie, więc mega przyszłość przed nami. Takie naprawdę mega tatarskie, tak? Jak już zbiorę dokumentację, to wam przyniosę i pokażę. Przyjaciele, dostałam kiedyś od Boga takie słowo, Artur się śmieje. Artur zawsze do mnie mówił, że w ogóle ja coś mam z Tatarów. Podejrzewał mnie o jakieś związki z Tatarami. Teraz się w ogóle okazuje, że ja naprawdę mam jakiś związek z Tatarami. Mega ważne. Kiedyś dostałam takie słowo od Boga, aby na wszystko patrzeć z perspektywy wieczności. Nie bardzo wiedziałam, o co w ogóle chodzi. Na początku mojej drogi z Bogiem totalnie nie umiałam w ogóle korzystać z tej informacji. Co to w ogóle znaczy, żeby patrzeć na wszystko z perspektywy wieczności? Czyli tak naprawdę, aby na wszystko patrzeć z perspektywy w ogóle Boga, zwycięskiego Boga, który jest we mnie. Ponieważ jeśli ja nie zbuduję w sobie zwycięstwa, tak? Jeśli ja w sobie nie zbuduję tak naprawdę zaufania do Boga, to w każdą ranę, w którą ja zajrzę do w moim życiu, tak, to ta rana po prostu mnie powali. Chciałabym się do was powiedzieć troszeczkę na temat ran, na temat zaglądania w swoje rany. Posłuchajcie, wszyscy jak tutaj siedzimy, zostaliśmy w świecie poranieni. Nie ma takiej osoby, która siedzi na tym miejscu i nie ma jakiejś rany. Ja jakiś czas temu zapytałam Boga, chciałam w ogóle obejrzeć siebie w duchu. I Bóg mi pokazał mnie. Całą zabliźnioną. Ja tak, wiecie, oglądam siebie w duchu i widzę siebie całą zabliźnioną. I zrozumiałam, że byłam mega poranionym człowiekiem w moim życiu. Ja miałam ranę na ranie. Ale z uwagi na to, że ja w te rany wpuściłam Boga, tak? Spowodowało to, że te rany się zabliźniły i dzisiaj na tych ranach, na tych bliznach może się ślizgać diabeł. Rozumiecie? Każda rana w moim życiu stała się blizną, czyli miejscem utwardzonym i ja dzisiaj w ogóle diabeł sobie może jeździć po tych bliznach, rozumiecie? One mnie nie bolą. Stąd tak dużo mówię o sobie, rozumiecie? I mam w tym w ogóle wolność, wiecie? To mnie w ogóle ostatnio taki człowiek do mnie mówi, po co ty tak w ogóle mówisz o sobie? Ja mówię, bo no, w ogóle tylko można mówić o sobie. W ogóle, wiecie, w duchu, my wszyscy w duchu jesteśmy sprawiedliwi, w ogóle w duchu jest pewnia, ale tak naprawdę chodzi w ogóle o nasze dusze. Ostatnio pytam człowieka, co tam u ciebie? A on do mnie mówi, Pan ze mną. Ja mówię, jest duchem twoim. Mówi, oszalałeś. Pytam, co u ciebie? Jak Boga przeżywasz? Wiecie, coś wam powiem, to jest religijna odpowiedź człowieka, który nic nie robi ze swoją duszą, który nic nie robi ze swoją psychiką, który nic nie robi ze swoimi emocjami. To jest odpowiedź człowieka. Co tam u ciebie? Przeżywam rzeczy. Boże, jakie? Co tam u ciebie? Pan ze mną. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Przecież, rozumiecie, to nie dotyka ludzi. To w ogóle na przykład do mnie nie przemawia. Co do mnie przemawia i co mnie pociąga? Kiedy ktoś mówi o sobie, kiedy ktoś mówi, jak w praktyczny sposób żyje z Bogiem. Artur, zanim ja wyszłam, powiedział dobrą rzecz, uważam, że żywą rzecz. Nie tylko to jest świadectwem, że podniosłeś kogoś z wózka. Nie tylko to jest świadectwem, że ty chodzisz i ewangelizujesz.
To nie są tylko te świadectwa. Zobaczcie, bo to o tym jest fajnie mówić. Rozumiecie? Ale to nie tylko to jest świadectwo. To nie jest ta prawdziwa duchowość. Prawdziwa duchowość to jest ta, kiedy ty wejdziesz i będziesz umiał powiedzieć: byłem złodziejem, tak? Ale dowiedziałem się z Bożego Słowa, że złodziejem być nie muszę. Pożyczałem pieniądze i nie oddawałem. Tak miałem. Ale przyszedł do mnie Święty Duch. Przekonał mnie o tym, że to jest błąd. O tym, że ja działam na czyjąś szkodę. I już tego nie robię. Upamiętałem się z tego. Byłem ranny w tej dziedzinie. Nie robię już tego. W ogóle wycofałem się z tego. Rozumiecie? Dla mnie to jest praktyczne i realne życie z Bogiem. A nie to, że ja kogoś w ogóle pytam, co u ciebie, a on do mnie mówi: Pan ze mną. Ja mówię, jak z każdym. Ja w ogóle wiem, że Pan z tobą, Pan też ze mną. Pan z tobą i Pan ze mną. Ale w ogóle co tak naprawdę słychać u ciebie? Jak sobie radzisz w małżeństwie? Jak sobie radzisz z pracą? Jak sobie radzisz z wychowaniem dzieci? Jak w ogóle sobie radzisz? Wiecie, w duchu jest wszystko załatwione. Chcę, żebyście w ogóle, modlę się, aby te słowa w ogóle docierały głęboko do was i żebyście je zrozumieli. W duchu jest wszystko załatwione. My się w ogóle nie musimy modlić o jakiś duchowy porządek w nas, ponieważ od kiedy przyjąłeś Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela, zapanował wewnątrz twojego ducha duchowy porządek. Ale aby ten duchowy porządek mógł się przejawiać tutaj w tej rzeczywistości, która się nazywa ziemią, no niestety trzeba brać na warsztat swoją duszę, czyli swoją psychikę i swoje emocje. To jest w ogóle mega ważne. Chciałabym, abyście nie bali się z Duchem Świętym zaglądać do takich elementów swoich dusz, tam gdzie są rany. Ponieważ Biblia mówi tak: tam gdzie padlina, tam zlatują się zęby. Czyli tak naprawdę, tam gdzie jest w twoim życiu rana, tam diabeł, brzydko mówiąc, żre z twojego życia. I tam realnie jest chaos. I wtedy my możemy sobie mówić: diable, gromię ciebie, rozwalam ciebie, miażdżę ci łeb, związuję cię, zakładam ci pęta na ryj, zatykam ci uszy, wsadzam ci korek w mordę. Rozumiecie? To w ogóle, to się można zmęczyć strasznie, a tak naprawdę jest wewnątrz mnie rana. Jestem ranny w jakimś temacie. I wiecie, ja w ogóle wam powiem troszkę o sobie. W jakich tematach też ja byłam ranna. Natomiast ty pytaj Ducha Świętego, w jakim temacie jesteś ranny ty. Ponieważ ja to jestem ja. I ja miałam, wiecie, jak gdyby ja miałam swoje rany, a ty masz swoje rany. Ja, kiedy poznałam Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela, to poczułam wewnątrz siebie, że potężna moc wypełniła moje życie. Ale jednocześnie przyszła do mnie świadomość taka, że jestem mega poranionym człowiekiem, że mam w sobie ogromne rany, że mam w sobie mnóstwo tych ran. I to nie jest jedna rana. Jestem zraniona w ogóle, jestem jedną wielką raną. Jestem jedną wielką, jątrzącą się raną. I teraz wiecie, ja chodząc z tym Bogiem, pytam w ogóle tego Boga, o co w ogóle chodzi? Jak ja tak naprawdę mam się uzdrawiać, aby być dla ludzi, tak, błogosławieństwem i świadectwem? Ponieważ dla mnie, wiecie, to Biblia mówi, że cóż ci człowieku, że ty cały świat pozyskasz, tak, a na duszy swojej szkody poniesiesz. Więc cóż mi wtedy, że ja przez wiarę posiądę wszystkie dary Boże i będę chodziła, będę uzdrawiała, będę uwalniała, będę wskrzeszała, będę prorokowała, tak? Jak ja w swoim prywatnym życiu poniosę klęskę, poniosę szkodę, o której mówi Biblia. Co mi z tego, że ja to wszystko pozyskam? Jak w realu, w moim życiu, ja po prostu ponoszę klęskę. Ja ponoszę szkodę. Codziennie jest mi źle, codziennie jestem sfrustrowana, jakoś tam nie czuję tego Boga, jakoś w ogóle boję się wchodzić w relacje, jakoś tak w ogóle, wiesz, Artur, jeszcze jakbyśmy świeżo nawróceni, jakoś tam podnosi na mnie głos i mnie to w ogóle boli. No ja tak nie chcę. Rozumiecie? I dochodzę do takiego momentu, że ja w ogóle wiem, że ja muszę moją duszę, czyli moją psychikę i moje emocje, ja to wszystko muszę wziąć na warsztat. Ja muszę z Duchem Świętym wejść w te elementy swojego życia. I teraz powiem ci, jak to działa. Jest coś takiego jak lęk przed bólem.
Bo wiecie, jeśli poznałeś Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela, nie wierzę w to, że nie masz wglądu w samego siebie. Masz wgląd w samego siebie i ty wiesz, gdzie masz ranę. Nie ma czegoś takiego, wiecie, że ja pójdę, prorok mi tam powie i rozumiecie, coś tam ci powie, jakiś obraz w ogóle zobaczy, ale tak naprawdę to ty. Oko Boga jest w tobie. Rozumiesz? Oko Boga jest w tobie. Ono cały czas w tobie jest. I ono się nie zamyka. A więc ty tak naprawdę masz wgląd w siebie i ty wiesz, w jakich dziedzinach jesteś poraniony. Kiedy ja zaczęłam modlić się do Boga, że ja chcę w praktyczny sposób pozabliźniać rany w moim życiu, to natychmiast w moim życiu zaczęły się wydarzać sytuacje, których ja nie do końca rozumiałam. Mówię, rozumiecie? Bo to jest tak, akcja i reakcja. Bóg zawsze na poważnie. Ja zawsze to mówię, Bóg zawsze na poważnie. Pytanie, czy my na poważnie? Bo kiedy modlę się, Duchu Święty, chcę z Tobą pozaglądać w każdą ranę mojego życia, tak? To co Duch Święty robi? Stwarza Ci sytuację. On Ci stwarza sytuację. I to, wiecie, to jest mega w ogóle ważne, żeby to w ogóle zrozumieć, żeby mieć tą świadomość, że to właśnie jest Bóg, a nie diabeł. I żeby w tym momencie nie gromić diabła. Ponieważ Ty się modlisz, Duch Święty natychmiast kreuje nową rzeczywistość, pojawia się sytuacja, osoba, jakieś wydarzenie, w które Ty masz w ogóle wejść. Abyś, bo, rozumiecie, bo to chodzi o nasze uleczenie. A my często jest tak, że gromimy diabła. To nie trzeba w ogóle gromić diabła. Ja modlę się dzisiaj o waszą świadomość, aby wasza świadomość duchowej rzeczywistości była coraz większa. To jest mega ważne. Między innymi o to też chodzi z warowniami. Że tak naprawdę w ogóle, wiesz, kiedy ja nie jestem świadomy czegoś, to znaczy, że mam warownię. Ale kiedy ja dochodzę do świadomości, tak? To znaczy, że warownia już została podważona, ale to nie znaczy, że temat został załatwiony. Taka mała jeszcze dygresja dla tych, którzy wychodzicie z warowni. Nie dajcie też się wsadzić w taką arcywarownię, że teraz tak naprawdę chcę być tak perfekcyjny, że perfekcyjnie podważam w ogóle wszystkie warownie w swoim życiu. Dopóki tutaj chodzimy z jak gdyby w ciele, tak, oddaleni od Boga jesteśmy. To chodzi o naszą świadomość. To nie chodzi o to, że my się tutaj tak w ogóle, wiecie, uświęcimy, tak? Bo tak w ogóle nie ma. Idealnie to będzie wtedy, kiedy przyjdzie Jezus. Dostaniemy nowe ciała i wtedy będzie idealnie. Ale to chodzi o naszą świadomość. O to, żebym ja nie była jakaś taka w ciemnie bita, że w ogóle tu mnie prowadzą, ja w ogóle nie wiem gdzie. Rozumiecie? To chodzi o świadomość naszą, ale nie o te idealne jakieś takie, nie wiem, powywalanie wszystkiego. Bo kiedy ja mam świadomość, tak? To ja już w ogóle wiem, że jak przychodzi diabeł, to ja go trzaskam, kopa w tyłek, rozumiesz? Ja w ogóle, on we mnie odbiornika nie ma, wracając do rany. Jak wiecie, że Artur zdradził mnie ze wszystkim, co ucieka, co nie ucieka na drzewo. Kiedyś była taka sytuacja, krótko gdzieś tam po moim nawróceniu, jestem w ciąży, prowadzimy pierwszy kościół. I wiecie, jakoś tak mi łatwo było wybaczyć te kobiety z agencji towarzyskich. Ale była jedna kobieta. Ja tak w ogóle mówię, tu był jakiś związek emocjonalny. Mówię, jakiś taki zwierzęcy seks jestem w stanie, mówię, wybaczyć. Ale w ogóle tu podejrzewam, że było coś więcej. Jakiś związek emocjonalny. W ogóle mówię, czy jakieś tam dzieci są? Nie ma. W ogóle mówię, nie pytaj mnie, stare przeminęło. Ja w ogóle mówię, Boże. Rozumiecie, wiem, że jestem poraniona. Wiem, że ja w ogóle realnie muszę w ogóle dać Bogu się uzdrowić. Czyli ja się muszę skonfrontować w ogóle z problemem. Rozumiecie, ja muszę twarzą w twarz stanąć w ogóle z diabłem. Muszę w ogóle zobaczyć, czy on nie jest taki straszny. Bo co mnie z tego, że ja w ogóle pewne rzeczy wyznaję, jak ja w realu w ogóle boję się mojej rany. Boję się zajrzeć do tej rany. A jednocześnie jestem świadoma. I je diabeł z tego miejsca. Gdzie jest padlina, tam zlatują się zęby. I jest taka sytuacja, prowadzimy pierwszy kościół, robimy niespodziankę gwiazdkową dla dzieci. Moja ówczesna siostra, panu, moja przyjaciółka. W ogóle ja się jej z różnych rzeczy spowiadam, ona o mnie wie. I mówi do mnie tak, Agata, i uwierzysz, co się stało. U mnie w pracy pracuje ta i ta osoba. Ja mówię, żartujesz? Ona mówi, no poważnie. I ona chce się zaangażować w tą niespodziankę gwiazdkową. Ja mówię, nie rób mi tego. Tu jest zgiełka. Nie wierz jej. Powiedz, że wszyscy mogą, tylko ona nie może. Rozumiecie, co się w ogóle pojawia? Pierwsze co? Pojawia się lęk, aby nie stanąć z diabłem w twarzą w twarz. Aby nie, w ogóle, żeby nie bywali tego niedźwiedzia. Rozumiecie?
Ja wie, nie przejdę tego. Tu mnie zabije. Mówię, nie wytrzymam. Tu się cały czas upewniam, kochasz mnie? Na pewno, tylko mnie. Oprócz mnie mówię, nie ma innych. W ogóle mówi, uspokój się, kobieto. Mówi, opanuj się, w ogóle nic się nie stanie. Mówi, w ogóle kocham cię, w ogóle wybrałem ciebie. W ogóle chyba widzisz, że jestem z tobą, a nie z nią. Ale rozumiecie, ale we mnie jest rana. Ale we mnie jest rana, ja się w ogóle boję tej sytuacji. Czemu wam o tym mówię? Bo to w ogóle chodzi o to, abyśmy zobaczyli te rany. Bo to jest w ogóle mega ważne, wiecie, bo nas definiuje jutrzejszy dzień. Nie to namaszczenie, które jest dzisiaj, ale to jak ja sobie jutro poradzę w życiu, w poniedziałek. O to chodzi. Dochodzi do gwiazdkowej niespodzianki. Ja jestem gruba, przed porodem ona jest ładna. Ale jasna, idziemy na tą gwiazdkową niespodziankę. Ja jestem cała spocona, strasznie się boję. Są tam różni ludzie, są dzieci. Jest Artur i cały czas obserwuje sytuację. Obserwuję Artura i obserwuję ją. Nawet jest taki moment, że w ogóle mijają się jakieś takie spojrzenia na siebie. Ja mówię, oszaleję tutaj. W ogóle mówię, Boże, oszaleję. Mówię, co to było za spojrzenie, że może im coś nie wyszło. Mówię, w ogóle wiecie, jest potężna rana. No mówię, jestem strasznie zraniona, jest potężna rana. Ale cały czas w tym wszystkim, oczywiście mam osobę, która mnie wspiera w modlitwie, ponieważ co, ja w tym temacie się komuś spowiadałam. Znalazłam sobie osobę, która mnie w ogóle wspierała. I w ogóle wiecie, i przychodzę z tym do Boga, w ogóle mówię, Duchu Święty, wiem, że to jest potworna rana, muszę być w ogóle uleczona, w ogóle muszę spojrzeć tej kobiecie twarzą w twarz, ja w ogóle muszę w oczy jej spojrzeć. Ja w ogóle chcę poczuć, w ogóle, że nie jestem od niej gorsza. Rozumiecie? I to fajnie jest coś powiedzieć, wiesz, Pan jest ze mną, tu wszystko jest w porządku. Ja mówię, to czemu uciekasz od trudnych sytuacji? Właśnie z tym Bogiem, który jest potężny, wejdź w tą trudną sytuację. Wejdź w tą sytuację. I chcę wam powiedzieć, że ta sytuacja mnie nie zabiła, choć tak naprawdę uciec stamtąd chciałam. Całe moje emocje drżały, cała ja po prostu drżałam. Wiecie, bo to ja to wiem, dobrze jest się w takich sytuacjach pooglądać, dobrze jest zobaczyć w ogóle siebie. Czy ja tak naprawdę, Boże, Tobie wierzę? Czy ja tak naprawdę wierzę Tobie, że kiedy ja w ogóle tam wejdę, to mnie w ogóle wody nie zaleją? Przecież powiedziałem, że wody Cię nie zaleją. W ogóle postaw swoją nogę, a zobaczysz w ogóle moją obietnicę. Postaw swoją nogę, a zobaczysz w ogóle moją ochronę. I rozumiecie, w ogóle ten lęk, to drżenie, to w ogóle uczucie jakiejś takiej niepewności, ono krótko trwało. Był taki moment, że ja już tak naprawdę gdzieś w ogóle widzę, że mówię, diabeł jest słaby. I wykorzystuję moją ranę. Wykorzystuję to, że zostałam w tej dziedzinie zraniona. Rozumiecie? I dlatego tak się bałam. Ja mówię, Duchu Święty, w ogóle poddaję się Tobie. W ogóle zabliźniaj moją ranę. I wiecie, nie ma takiej opcji, aby się coś zabliźniło, jeśli my w praktyce nie będziemy wchodzić, tak, w te trudne sytuacje i nie pozwolimy Bogu, aby Bóg działał. I w tych trudnych sytuacjach my, jak gdyby, nie zobaczymy, że tak naprawdę nic się nie dzieje. To, co się dzieje, to jest jakiś matrix, który dotyka twojego umysłu i rany. A tak naprawdę w ogóle, wiesz, kiedy w tej sytuacji ja ufam Bogu, to wiecie, co się w ogóle dzieje? Ja w ogóle w pewnym momencie mam do niej słowo. W ogóle opanowuje mnie pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum. Wiecie, jest to coś, czego ja sobie nie mogłam wymodlić. Kiedy bym zwiała, to bym tego nie doświadczyła. Ale kiedy ja w odwadze i w zaufaniu Bogu, tak, pomimo lęku, pomimo drżenia, wchodzę w tą sytuację, to ja mogę zobaczyć mojego wielkiego Boga w akcji. Mam do niej słowo. Ona w ogóle o niczym nie wie. Ona myśli, że ja nie wiem, że ona tam z Arturem jakieś lody kręciła. Ja w ogóle mówię, posłuchaj, mówię, wszystko wiem. I posłuchajcie, nie mówię do niej z perspektywy jakiegoś w ogóle, jakiejś, nie wiem, poranionej już osoby, tylko w ogóle idę do niej w ogóle ze śmiałością. Mówię, Bóg Cię w ogóle kocha i ja Cię nie potępiam. Ona po prostu, wiecie, ona w ogóle zbystrzała, to był w ogóle szok. I co się w ogóle dalej dzieje? Dzieje się dalej to, że ja jestem w ciąży, jestem gruba, jest mi ciężko, długo tam siedzieliśmy i jest następna sytuacja. Muszę wyjść wcześniej do domu i muszę Arturę tam zostawić.
Wiecie, o co chodzi? A diabeł zaraz nie wiesz, to będzie, jak ty wiesz. Wszystko jest dobrze, dopóki kontrolujesz sytuację. Wszystko jest dobrze, dopóki w ogóle ty tutaj jesteś i tak dalej. Ja w ogóle mówię won. Won w imieniu Jezusa. I wiecie, co ja robię? Ja stamtąd pierwsza wychodzę. Opuszczam to spotkanie. Idę w wierze, ufając Bogu. W ogóle mówię, dziękuję ci, że ja w ogóle otworzyłam przed tobą jakąś śmierdzącą ranę, a ty mnie uleczyłeś. Rozumiecie? To jest w ogóle praktyczne chrześcijaństwo. Wszystko inne to jest ściema. Dziękuję ci, że ty mnie uleczyłeś. Idę sobie do domu, zdążyłam wyjść do domu, zrobić siusiu, otworzyć okienko, wchodzi lód. Rozumiecie? Bałam się też, że ona przyjdzie do naszej wspólnoty, ponieważ taka była wizja. Że jak już się zaangażowała w paczki dla dzieci, to że w ogóle ona przyjdzie do naszej wspólnoty. W ogóle nie przyszła do naszej wspólnoty. W ogóle to Bóg ją wykorzystał, aby uleczyć moją ranę. Rozumiecie? To Bóg ją wykorzystał, aby uleczyć moją ranę. I teraz zobaczcie, gdybym ja dalej była rannym człowiekiem, nie mogłabym naprawdę tutaj na tej ziemi prezentować Boga. Rozumiecie? Nie mogłabym prezentować Boga na tym poprzednim uwielbieniu, na którym zagdakałam, co wszystkich wprawiło w jakieś, w ogóle wiecie, a co to się w ogóle wydarzyło. Coś ci powiem. Ja bym tego kiedyś nigdy nie zrobiła. Bo byłam rannym człowiekiem, ale Duch Święty do mnie powiedział tak. Czy jesteś gotowa przynieść swobodę ludziom? Ja mówię tak. I zawsze między mną a Bogiem jest jedna rozmowa. Mów Panie, a ja słucham. I Bóg do mnie mówi, w czym jesteś dobra? Ja mówię, w robieniu góry. A więc zrób góry. I chcę wam powiedzieć, że tak naprawdę cokolwiek w tobie się poruszyło, to się poruszyła w tobie religia. Czemu uważasz, że Bóg się z nami nie bawi w kurkę? Dlaczego? Przecież w ogóle od Niego wszystko bierze swój początek w ogóle. To od Niego w ogóle ojcostwo wzięło swój początek. Jeśli ja z moim synem bawiłam się kiedyś, wiecie, w jakieś takie, nie wiem, w wojowników, kiedy w ogóle bawię się z moją córką w jakiegoś baranka, czy w ogóle, często Sara do mnie mówi, mamo, weź tam po, udaj kurę. Rozumiecie? To dlaczego uważamy, że Bóg się tak z nami nie bawi? Dlaczego? Przecież to chodzi o naszą wolność. Głupstwo Boże jest mędrsze niż mądrość tego świata. Wiecie, ja to biorę na klatę. Biorę na klatę te przekleństwa. Ostatnio ktoś do mnie pisze, w ogóle jak nie przestaniesz głosić, to się pomodlę, żebyś umarła. Ja w ogóle mówię, i nie rusza mnie to. Nie rusza mnie to, że nie mam tatarskie w ogóle już teraz. Rozumiecie, w ogóle mnie to nie rusza. Nie ruszają mnie takie rzeczy. Przyglądaj się dzisiaj w ogóle swojej duszy. Patrz, gdzie masz rany. Nie bój się. Chcę ci w ogóle zaświadczyć, że nie ma czegoś takiego, że w ogóle, że ty w tej sytuacji w ogóle otwartości, tak? Że umrzesz, że to jest taki ból, w którym ja sobie w ogóle nie poradzę. To jest nieprawda. To jest nieprawda. Ja dzisiaj nie kontroluję Artura. To, że dałam się wyleczyć Bogu, spowodowało to, tak? Że ja w ogóle nie kontroluję Jego. Rozumiecie? W ogóle siedzi tam chłopak, który miał mi zrobić tatuaż. Cześć. Zostałam też, w ogóle nie zgłosiłam się do ciebie, przepraszam, bo zostałam wyleczona z tematu tatuażu. Posłuchajcie, mega w ogóle ważny temat. Zaglądajmy w nasze rany, w ogóle nie bójmy się tego. To właśnie Kościół jest tym miejscem, gdzie my mamy sobie pomagać, ponieważ to jest miejsce naszego zasilenia. To tutaj, z tego miejsca, gdzie jest brat, gdzie jest siostra, gdzie są ludzie, którzy cię kochają, gdzie są ludzie, którzy cię wysłuchają, gdzie są ludzie, którzy ci pomogą, to tutaj jest w ogóle miejsce, aby w ogóle się zbudować. Tak w ogóle nie bójmy się tego. Ja często w ogóle mówię, Boże, niech ludzie zaczną mówić prawdę. Prawdę o sobie. Zobaczysz w ogóle, kiedy zaczniesz mówić o sobie, to znaczy, że jesteś coraz mniej rannym człowiekiem. Chcę ci powiedzieć w ogóle, jaki był początek też tego, że ja zobaczyłam w sobie rany. Jak wiecie już z naszego świadectwa, że ja najczęściej manipulowałam, a Artur mnie naciskał. I już jesteśmy wierzącymi ludźmi, jakoś tam na przedpokoju stajemy i Artur w ogóle na mnie, coś tam na mnie ryknął. I ja zazwyczaj płakałam. Wiecie, tak moja dusza tak się zachowywała. Po prostu płakała. Ale kiedyś pomodliłam się taką modlitwą, mówię, Boże, chcę w ogóle, tak jak Ty, Jezu, ja w ogóle chcę widzieć jak Ty, ja chcę słyszeć jak Ty, ja w ogóle nie chcę być poraniona. I w tym momencie ja w ogóle poczułam coś, co było w ogóle inne od tego, co dotychczas czułam. W ogóle poczułam odczucie Jezusa.
Artur na mnie nakrzyczał, a ja w ogóle, wiecie, ani mi się nie chce płakać, ani mi się nie chce zatwardzić. W ogóle mam, jest mi dobrze i w ogóle spojrzałam na niego jak na ofiarę. Mówię, gość jest ranny w tym temacie, inaczej nie umie. I wiecie, w ogóle nawet nie idę, nie naciskam, nie mówię, że ktoś mnie, bo seksu nie będzie. Nie robię tego, bo w ogóle poczułam w ogóle, rozumiecie, miałam odczucie Jezusa. Odczucie Jezusa, w ogóle nie mam pretensji. Nie mam pretensji, nie chcę winnego znaleźć, w ogóle nie mam czegoś takiego, że on musi mnie przeprosić. I wtedy Duch Święty mi pokazał. Tak możesz czuć, kiedy dasz uleczyć rany swoje. Kiedy dasz uleczyć swoje rany. Ja tego więcej już nie czułam. W moim procesie to potem przestałam płakać, potem zaczęłam się utwardzać. Jak tata. Rozumiecie? Mega ważne jest to, abyśmy poddawali w praktyce nasze dusze Bogu. To są w ogóle bardzo mega ważne rzeczy. W ogóle bierzcie z tego przykład, proszę was. To są, my w ogóle jesteśmy po to, żeby, wiecie, urzędy są dane w Kościele, ja często to powtarzam, aby przygotować świętych do dzieła usługiwania. Wiecie, ja w ogóle dałam i w ogóle mówię, Boże, ja chcę, aby ludzie się mogli przejechać po moim życiu. Ja chcę, aby ludzie mogli przejść po moim życiu jak po pewnym dywanie. Chcę być pewnego rodzaju odskocznią dla ludzi. Chcę w ogóle, żeby ludzie mogli skorzystać z mojego życia. Ja pierwsza przetrę jakiś szlak. Ja pierwsza otworzę moje rany. Ja pierwsza zrobię jakieś wyznanie. Ja pierwsza to zrobię. Czemu? Bo chcę, aby ludzie mieli łatwiej. Ponieważ Ty powołałeś mnie do apostolstwa. Ty mnie do tego wyposażyłeś. W ogóle Ty nie szukaj tego w swoim życiu. Ty nie szukaj tego w swoim życiu. Ty w swoim życiu szukaj Boga i Ty w swoim życiu, tak, patrz z Duchem Świętym, gdzie jesteś poraniony i gdzie tak naprawdę potrzebujesz uzdrowienia. Bo to, wiecie, jeszcze raz to powtórzę. W Duchu jest porządek. W Duchu jest porządek. W Duchu nie ma ran. W Duchu nic nie trzeba tam w ogóle robić, rozumiecie? To trzeba udrożnić nasze dusze. Nasze dusze muszą się stać realnym miejscem, tak? W ogóle, że w ogóle Bóg się może manifestować. Duch Święty może się manifestować. Bardzo ważne rzeczy. Amen. Kiedy tak naprawdę lokalizujesz jakąś ranę w Twoim życiu, to chcę Ci powiedzieć, że to nie jest temat załatwiony. Bo dużo ludzi w ogóle, wiecie co robi, lokalizuje coś, mówi, ja już mam to załatwione, Pan wie. Ja mówię, Pan w ogóle wszystko wie, zlituj się. W ogóle mówię, kurczę, o co Ty w ogóle chodzi, że ludzie nie rozumieją tych podstawowych rzeczy. Ja mówię, Pan wie. Chodzi o to, żebyś Ty czuł. Pan to wie, ale chodzi o to, żebyś Ty miał doświadczenie Boga w duszy swojej. Bo w ogóle w duchu jest wszystko okej. W duchu wszystko okej. Ale w duszy, potrzebuję w duszy doświadczyć tego. Jak w sobie w ogóle też zobaczyć te rany. Wiecie, ja wczoraj się modliłam w ogóle o to, mówię, Duchu Święty, jakie dać przykłady ludziom, żeby ludzie w ogóle zobaczyli, że tak naprawdę mają rany. Wiecie, w ogóle, zobaczcie, to na początku to mówiłam. Jeśli pożyczasz pieniądze i ich nie oddajesz, to jesteś ranny. Przepraszam, że to mówię, ale w ogóle chcę wam dawać takie praktyczne przykłady. Jesteś ranny. I co trzeba zrobić? No pytanie w ogóle do Boga. Czemu ja to w ogóle robię? Co za cholera siedzi we mnie, że ja w ogóle te rzeczy robię? Pożyczam pieniądze i ich nie oddaję. No w ogóle dlaczego tak mam? Miałem tak w świecie i mam tak teraz. Następna rzecz. Nie mogę w ogóle znaleźć pracy. A jak znajdę, zakotwiczę się na 2 dni, a po 2 dniach się zrywa. Co jest? O co chodzi? O co chodzi w tym temacie? Boże, przychodzę do Ciebie z tym tematem. Czemu tak jest, że ja się na 2 lub 3 dni zakotwiczę w ogóle w temacie jakiejś tam pracy, a po 2 dniach ja natychmiast się zrywam? Kurczę, jakoś w ogóle brak stabilności. Duchu Święty, przychodzę do Ciebie, pokaż mi, co tam się w ogóle dzieje. Zadaję Bogu to pytanie, o co chodzi, co tam piszczy, co tam za zaraza w ogóle wlazła, że ja mam taką zajawkę w moim życiu. Rozumiecie? Przebudzenie, o którym my się tak naprawdę modlimy, aby ono przyszło, to nie jest przebudzenie świata, tak jak mówi Artur, to jest przebudzenie nas. To my musimy być w miejscu świadomości. W ogóle dla mnie świadomość jest mega duchowym narzędziem. Kiedy ja jestem świadomym człowiekiem, to tak naprawdę diabeł może mi nagwizdać. Wiecie? To diabeł może mi nagwizdać. Ja szukając Boga podważyłam, ja w ogóle patrzę na to, co tam Artur nagrywa na temat tych warowni. W ogóle też chyba miałam wszystkie.
Ale ja z Duchem Świętym, w ogóle czemu to nagrywamy? Coś wam chcę powiedzieć ważnego. To nie dlatego, że takie jest prowadzenie Boże z nieba, bo taka jest potrzeba. Nagrywamy to dlatego, bo taka jest potrzeba, dlatego, że ludzie nie szukają Boga. Ja najwięcej przełomów w moim życiu wsięłam z osobistej relacji z Bogiem. W ogóle to, że On mówi do mnie, a ja mówię, jest ser, w ogóle zgadzam się, kurczę, boli mnie to, ale wiem, że jestem ranna, wiem, że muszę to wziąć na warsztat. Czy ja podważyłam wszystkie warownie. Ja na przykład miałam warownię perfekcjonizmu. Ja byłam zdemonizowana. Ja sprzątałam jak wariatka w domu, już wam o tym mówiłam. Sprzątam jak wariatka, zmywam 15 razy podłogę w ciągu dnia. Nie wiem, ile razy wycieram blat od kuchni. W ogóle jest mi z tym źle. Wiem, że mam to po matce. W ogóle od razu widzę siebie i w ogóle moją mamę. W ogóle mówię, moja mama tak miała, a ja mówiłam, nie chcę być jak moja mama, w końcu jestem jak moja mama. Moja mama mi nigdy gotować nie dała. Mówi, rozwalisz, rozsypiesz, kto to posprząta, nie trzeba, nie wolno. I w konsekwencji ja zaczynam mieszkać z facetem i ja, kurczę, pierwszy sos gotuję i pies go nie chcę zjeść. Rozumiecie, kopytka jakaś tam w ogóle lepiej na cztery garki, sąsiadka do mnie przychodzi. Dziecko drogie, ile ty się miałam wygotowałaś? Ja mówię, kilo. A mówię, a mąkę zaczęłaś sypać do ciepłego? Ja mówię, tak. I na czterech garach w ogóle, wiecie, rozumiecie? Poprzez perfekcjonizm u mojej mamy, ja na przykład nie mogę w domu gotować. Rozumiecie, jestem niesprawna. Wchodzę w związek małżeński, jestem niesprawna. Z Duchem Świętym przerabiam ten temat. Już w ogóle wiem, że jestem zdemonizowana. Czym bardziej jestem natarczywa, tym bardziej w domu wszyscy wszystko wylewają. Artur codziennie przy śniadaniu wylewa herbatę. Wierzy go w nocy w ogóle nawet na ścianę. Rozumiecie? W ogóle ja wiem, szaleję. Nie mogę spać w ogóle. Tu nasikane, tu obrzygane. Ten coś wylał w kuchni. Mówię, ale jazda. Mówię, dlaczego to w ogóle się do mnie tak przykleiło? To mówię, Bóg mnie nie lubi. W ogóle miało być tak fajnie, a ja w ogóle mówię, to nie umiem żyć w ogóle. Rozumiecie? Zobaczcie. Ja w ogóle mówię, Boże, o co chodzi? Bóg to mi mówi, zdemonizowana jesteś. I wiecie co, można w ogóle uciec przed tym głosem. Bo w ogóle można uciec przed tym, ale ja się z tym zgadzam. Zgadzam się z tym, w ogóle jestem zdemonizowana. W ogóle mówię, dobrze, zaczyna się czas naszego wyjazdu. I ja mówię, teraz jak wyjadę na tydzień, to wkrótce będzie chałupa do remontu. Mówię, tak na przykład, jak na przykład Wiktor coś gotował, Artur coś smażył, no to ja w międzyczasie tam ze szmatką powycierałam jakieś, wiecie, jakieś tam plamki pod puszczynkę. Ale mówię, ja teraz mam wizję, co to będzie, jak ja wyjadę na tydzień, w ogóle mówię, będę musiała ściany skrobać. I ogarnę na tematu w ogóle, co ja z moją głową zrobię. Ale zobaczcie, co się dzieje, co się w ogóle dzieje. Lokalizuję w ogóle temat, jestem zdemonizowana, w ogóle mam warownię perfekcjonizmu, jeszcze nie wiem, że to tak się nazywa, wiem tylko tyle, że to w ogóle są demony. Ponieważ ja nad tym nie panuję, to coś panuje nade mną. To coś mi wytycza w ogóle dzień, to coś mi w ogóle wytycza cały tydzień. Artur mówi, będziemy wyjeżdżać, będziesz wyjeżdżała razem ze mną. Jak ja to przejdę? I teraz zobaczcie, robię pierwszy krok. Tak jak z tą kobietą. Wyjeżdżam i nie ma mnie tydzień. W tym wszystkim proszę Wiktora, odkurzaj. Chociaż trzy razy w tygodniu. Wracam, w konsekwencji okazuje się, że odkurzył dwa. Wiecie, wracam i w ogóle widzę, nic się nie stało. Tynk nie odpadł, ściany niepopryskane. W ogóle zobaczyłam, że to coś, to jest w ogóle we mnie. To był problem w ogóle we mnie. Zobaczcie, nie ma w nas w ogóle nierannych osób. Wszyscy jesteśmy ranni w różnych tematach. Ale trzeba z tym wszystkim przyjść w ogóle do Boga i dać się uleczyć. Przede wszystkim się nie wstydzić. Kiedyś w ogóle mówię, Boże, czemu tak ludzi pociąga w ogóle taka prawda, że mówimy o swoim życiu i tak dalej. Bóg mi daje słowo. Nic się nie zmieniło. Grzech jest wciąż taki sam. Demony się nie rozmnożyły. Architektura się zmieniła. Ale problemy i demony są wciąż takie same. Więc ty, kiedy będziesz prawdziwa, kiedy będziesz przeżywała prawdziwe życie, to ty wtedy będziesz przynosiła wolność ludziom. To wtedy będziesz przynosiła wolność ludziom. A nie, że w ogóle, wiesz, ktoś cię pyta, jak tam u ciebie? Pomóż. Ja się boję w ogóle takich rzeczy od razu. Wiecie, gdy w ogóle jak ktoś tak do mnie mówi, to ja w ogóle mówię, no, zdziwia. Jak w ogóle pan z tobą? Mówię, a co u ciebie? Jak tam w ogóle w twojej duszy? Skrobię ci coś, czy ci tam nic nie skrobię? Mega, to są mega w ogóle ważne tematy. Bierzcie w ogóle
Bierzcie te rzeczy na warsztat. Patrzę sobie, ja tutaj sobie zapiszę. Zawsze mam tak, że coś sobie zapiszę, a potem z tego nie korzysta. Sara zawsze do mnie mówi, mamo, po co to piszesz? Przecież nie korzystasz z tego. A więc lokalizacja to jest w ogóle sam początek. Czyli wtedy, kiedy ty lokalizujesz jakiś problem, tak? To jest tak jak z pójściem do lekarza. Idziesz do lekarza, lekarz stawia ci diagnozę, tak? I co w ogóle dalej robi? Wypisuje ci receptę i ty w posłuszeństwie idziesz do apteki i wykupujesz leki i co robisz? W ogóle leczysz się. Przychodzi czas w ogóle leczenia. Leczę się, przyjmuję lekarstwa i tak samo jest w ogóle z naszym życiem, tak? Kiedy ja realnie widzę, jakie mam problemy, gdzie w ogóle ta moja dusza jest ranna, gdzie ona w ogóle jest jakimś takim, wiecie, nie może być jeszcze przepływem Boga, bo jest ranna, tak? W ogóle chcę ci powiedzieć coś takiego, w ogóle dopóki twoja dusza jest ranna w jakimś temacie, w ogóle jej nie bierz pod uwagę. Ty musisz ją w ogóle potraktować jak pacjenta. Lekarzem jest twój odrodzony duch. To jest miejsce, na którym ty się skupiasz. Amen. Twój duch odrodzony to jest miejsce, tak jakby lekarz. Rozumiecie? A twoja dusza jest pacjentem. Czyli tak naprawdę w ogóle ty nią zarządzasz, tak? I ty w ogóle mówisz, duszo moja, teraz wchodzimy w ten element. Teraz mobilizujemy się i uczymy się nie zrywać przez miesiąc z pracy. Mobilizujemy się w takim temacie, że kiedy przebaczam, to zapominam. Mobilizujemy się w temacie tego, że kiedy pożyczam pieniądze, to rozdaję. Wiecie, ponieważ my modlimy się, abyśmy byli przebudzeniowym ruchem. Przebudzeniowym ruchem. Więc my musimy się dać po prostu uleczyć. To są bardzo ważne rzeczy. Ja kiedyś na środowej modlitwie modliłam się o święte dusze. I to wcale nie chodzi o to, że o szczęśliwe dusze. I to wcale nie o to chodzi, że ja się muszę najeść, napić, dobrze tam sobie spożyć seksu, żeby mieć szczęśliwą duszę. Moja dusza musi być uleczona. Ona musi być uleczona. Ona musi być po prostu wprowadzona w miejsce. Najpierw w ogóle, wiecie, tego, że ja widzę tą ranę. Tak? I to, co mówiłam na początku, w ogóle patrz na wszystko z perspektywy wieczności. Tak? W ogóle buduj w sobie wieczność. Buduj w sobie tą wieczność. Wieczność to jest w ogóle coś stałego. Buduj sobie, w sobie w ogóle te rzeczy. Zobaczysz w ogóle, jak tak naprawdę, jak, na czym też będzie polegała potem ta twoja szczęśliwa dusza. Bo jak ty w realu wstaniesz, na przykład rano, i zobaczysz, że nie masz cyrku w głowie, tak? No to ty po prostu będziesz się cieszył. Będziesz po prostu się cieszył. Tylko to jest, wiecie, to jest wszystko dyscyplina. Dyscyplina. I nic, powtórzę to za Reinhardtem Bonnke, który dzisiaj ma ogromną służbę i dociera do dziesiątków tysięcy ludzi. Chodzi o to, że tak naprawdę Reinhard Bonnke. Ja wiem, że fajnie to słyszeć od człowieka, który ma dzisiaj potężną służbę. On ostatnio powiedział coś takiego. Zacząłem w moim życiu od małych rzeczy. Zacząłem w moim życiu od małych rzeczy. I dzisiaj wszyscy podziwiają moją dużą służbę. Ale ja zacząłem od małych rzeczy. Wiecie, na początku owoc jest jaki? Zielony. Trzeba go podlewać, wystawiać na słoneczko. Rozumiecie? I on coraz bardziej nabiera kształtów, tak? I w ogóle jakości takiej, żeby można go było spożyć. I tak samo jest z nami. My jesteśmy decydentami. Na koniec, posłuchajcie, powiem wam taką rzecz. Przez wiarę Bóg zamieszkał w twoim sercu. Ale przez akt twoich decyzji jest dalsza twoja droga z Bogiem. Przez akt twoich decyzji. Przez wiarę zamieszkał Bóg w twoim duchu. Ale przez akt decyzji dalej ty będziesz uważniał swoją duszę. Chciałabym, żebyś pomodlił się dzisiaj też taką modlitwą, abyś wystąpił przeciwko wszystkiemu w twoim życiu, co powoduje, że ty uciekasz, tak, przed tym, aby twoja dusza była szczęśliwa. Nie bój się. Pamiętaj, że za tym lękiem, który paraliżuje twoje życie, aby wejść w jakąś sytuację, która cię na przykład poraniła, zaraz za tymi drzwiami jest zwycięstwo. W tych drzwiach uderz diabła prosto w ryj. Nie poddaj się temu lękowi, który chce przyjść i sparaliżować twoje życie, abyś nie zobaczył wolności, która jest za tymi drzwiami. Wolność jest bardzo blisko. Ona jest za tymi drzwiami. Po prostu twoja dusza musi tam wejść
i zobaczyć, że tak naprawdę ten, który mnie straszy, jest mniejszy niż ten, który jest we mnie. Bo większy jest ten, który jest we mnie, niż ten, który mnie straszy. Ten, który mnie straszy, jest zraniony. On nic nie może mi zrobić, ale ja w realu muszę zobaczyć, że mój Bóg jest większy. Ja w realu muszę zobaczyć, że mój Bóg jest większy. Rozumiecie? Bo co my z tą duszą zrobimy? Przecież tak naprawdę od rana, od poniedziałku naciera na ciebie dusza. Dusza na ciebie naciera. Ranna, nieprzemieniona, jakaś wariatka. Ktoś kiedyś powiedział, prostytutka, wszystkim chce się podobać. Rozumiecie? Dusza na mnie naciera od rana. Wyznacz w swoim życiu przeciwko wszystkiemu, co tak naprawdę nie pozwala ci nawet zobaczyć rany. Często jest tak, że boję się nawet zobaczyć tą ranę. Boję się w ogóle, boję się to w ogóle zobaczyć. Wiecie, ja w ogóle mówię, Boże, dziękuję ci, że w ogóle, wiecie, ja w duchu wyglądam, jakbym z Iraku wróciła. Miałam tyle ran. Ale ta każda rana, ona się zabliźniła i diabeł się może ślizgać na moich ranach. Mogę dzisiaj usługiwać ludziom, tak? Z czego? Z życia. Kiedy płynie życie? Życie płynie wtedy, kiedy ja usługuję ludziom z mojego życia, a nie opowiadam ludziom jakieś głodne, kurcze kawałki, wiesz. Bóg cię tam widział na skale. Zaraz cię tam zwalę. A diabeł od razu, zaraz cię zwalę. Wiesz, ktoś do ciebie przychodzi i mówi, Bóg cię widzi na skalę, tak? Ale twoja nieprzemieniona psychika natychmiast diabeł tam przychodzi i mówi, zaraz cię zwalę. I ty od razu jestem zwolony. Rozumiecie? Tak bardzo to jest w ogóle ta nasza dusza. Chciałabym, żebyśmy zrozumieli w ogóle ten temat. Wstańcie, pomodlimy się. Powiedzmy, Boże Ojcze, Boże Ojcze, dziękuję ci, dziękuję ci, że diabeł nie jest taki straszny, jak mi się pokazuje. Biorę autorytet nad wszelkim lękiem i ogłaszam, że nic mnie nie zatrzyma w drodze po moją szczęśliwą duszę. Amen. Amen.